Minecraft wersja 1.18. To jest właśnie temat dzisiejszego odcinka, ponieważ właśnie zaczęły się pojawiać nowe snapshoty do najnowszej wersji Minecrafta 1.18. I tak jak wtedy, jak wychodził Minecraft 1.17, nagrałem odcinek o właśnie przeglądzie tego, co się zmieniło w wersji 1.17 względem wersji 1.16. Tak samo sprawdzimy sobie, czym się różni Minecraft 1.18 od wersji Minecrafta 1.17. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, ponieważ... zachłysnąłem się własną śliną. Taka sytuacja. O, jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, no to zostawcie łapkę w górę po prostu, nie? I można nagrać coś takiego jeszcze raz. A ja was oczywiście witam na wersji Minecrafta 1.18. Oczywiście na snapshotie to jest snapshot o numerze... Nie pamiętam jakim. 21W37A, tak się nazywa ten snapshot. I w dzisiejszym odcinku, no zobaczymy co tu się pozmieniało. Przed odcinkiem sobie sprawdziłem oczywiście tak mapę lekko i sobie tak polatałem chwilę, żeby zobaczyć jak to wygląda. I powiem wam szczerze, że różnica jest ogromna. Z tego powodu, że jak widzimy zmieniło się w ogóle generowanie terenu. I teraz mogą się generować takie rzeczy, że... O nie, akurat powiem jeszcze, właśnie to też jest fajny dodatek, że jest... Czy nie wiem czy to było wersja 1.17, czy ja w ogóle nie... Wiecie co, w momencie kiedy wyszedł Minecraft 1.17, nie wykorzystywałem tego Minecrafta w ogóle w żaden inny sposób, jak tylko do po prostu nagrywania jakiś Minecraft, ale jeżeli były datapaki na tą wersję i niespecjalnie mogłem poznać dokładnie tamtą wersję i niespecjalnie wiem, nie pamiętam wszystkiego co w niej było, bo po prostu się do niej nie przyzwyczaiłem. Tak naprawdę jak się dowiedziałem, że w wersji 1.17 nie będzie tych takich wielkich jaskiń, które były zapowiadane i dopiero to będzie w wersji 1.18, no to w sumie taki zapał trochę straciłem do tej wersji, ale okazuje się, że teraz będą te kopalnie i bardzo fajnie, bo właśnie na nie najbardziej czekam i wydaje mi się, że ta wersja 1.18 będzie wersją, która naprawdę wiele zmieni, pod warunkiem, że to nowe generowanie terenu zostanie, a nie tak jak było na wersji 1.17, że na snapshotach było, ale w oficjalnej wersji nie pojawiło się to i tak naprawdę dodali tylko kilka bloków. 1.17 była taką wersją spoko, ale szału nie ma. No i dlatego też nie wiem, czy w wersji 1.17 był ten taki śnieg, nie wiem jak się nazywa w ogóle, ten, który można się zapaść, nie wiem czy on tam był, możecie mi napisać, nie pamiętam, ale wiem, że był zapowiadany na snapshotach, bo pamiętam, że sprawdzałem go na snapshotach. A później w rozgrywce, no to nie wiem, nie za bardzo grałem na tej wersji 1.17. Ale zobaczmy, co tutaj się takiego zmieniło. Ja jak widzicie jestem na początku na survivalu, ale spokojnie, zaraz przełączymy się na game mode i nie mam zamiaru teraz tutaj survivala prowadzić kilkudniowego, żeby sprawdzić, czym się różni ta wersja. Po prostu sobie sprawdzimy, jest tutaj koza i szczerze mówiąc było mówione, że te kozy będą atakować. O, ta koza atakuje? Póki co to tylko ucieka. Ej, ale no fajnie by było, jakby mnie uderzyła w końcu, nie? Bo ja widziałem różne filmiki, gdzie ona tak o się rozpędzała i... Ja nigdy nie dostałem z baśki od tej kozy, a chciałbym w sumie zobaczyć jak to wygląda. Oj, uderz mnie. Uderzysz mnie teraz? Uderz mnie, proszę. Jesteś zdenerwowana? No proszę, uderz mnie. No uderz mnie, no dlaczego ta koza nie chce mnie uderzyć? Ogólnie oszukali nas, twórcy Minecrafta, te kozy miały nas... Okej, zaczynamy porządnie rozmawiać. Dobra, tu się zaczynają te kaniony, ale to żeby sprawdzić najpierw... No, przełączamy się na game moda, zobaczymy jak to wygląda na game modzie, bo... No, tu już wygląda porządnie. Jeżeli takie rzeczy, no jak widać tu nas na przecie jest, ale jeżeli takie rzeczy tutaj w oficjalnym Minecrafcie będą się pojawiać, takie dziury w górach, to będzie tak świetna rzecz. Tak świetna po prostu rzecz do, raz, że eksploracji, dwa, że będzie można w tym naprawdę mega fajne rzeczy zbudować, no bo nie oszukujmy się, na pewno wielu z was chciało sobie nieraz zbudować jakąś budowlę w górze. No ale co było najgorsze, to że trzeba było w tej górze wydrążyć dziurę, a teraz dziury drążą się same i można po prostu przyjść i zagospodarować. I patrzcie ile tu jest miejsca, żeby to po prostu już tylko wyrównać i zbudować tutaj naprawdę co nam się żywnie podoba. Teraz zjeżdżamy coraz niżej, bo widzę, że to jest mocno głębokie. Pytanie, czy jest to na tyle głębokie. Nie wiem, czy ja mam jasność na maksa. Mam jasność na maksa. Możemy sobie, prawda, wypić potę na widzenie w ciemności. Dlaczego nie? Dzięki temu będziemy mogli sobie tutaj... Aha, tutaj nic nie ma, tak? Okej, okay, dobra. A to sprawdźmy sobie na spectatorze, czy to dokądś prowadziło. Okej, okay, ja szczerze mówiąc to mam wrażenie, jak patrzę na spectatorze, na tą całą mapę, że teraz jest to dziurawe jak sery po prostu, nie? Że tu jest więcej tych korytarzy niż jest po prostu faktycznie ziemi i... Patrzcie jak to jest ogromne, to jest niesamowite. Widzowie, jestem totalnie przejedzony, naprawdę, aż mi się ciężko stoi. To uczucie przejedzenia jest najgorszym uczuciem na świecie, przysięgam, bo po prostu czujecie się tacy ciężcy i po prostu...
się chce żygać. Dobra, ale wracając do Minecrafta, kopalnie są naprawdę mega, mega dobre. No po prostu wydaje mi się, że eksploracja w tych kopalniach to będzie po prostu taka czysta przyjemność, że ja już się nie mogę doczekać, aż wyjdzie ta wersja Minecrafta, żeby po prostu sobie normalnie na świecie odpalić tutaj, prawda, survivala i pozwiedzać. Jak widać, można tutaj zejść na bardzo niski poziom, który to jest poziom, to jest -24, czyli już o 24 klocki mniej niż normalnie się dawało, a z tego co wiem, to najniższy klocek, czyli ten bedrock, to w tym momencie jest poziom -64, jeżeli dobrze pamiętam, tak mi się wydaje. Czy dobrze pamiętam? Tak, chyba będzie -64. No jakoś tak właśnie, -64 będzie. No więc całkiem fajnie. Fajnie, że w ogóle Minecraft trzyma się takiej tych numerków takich swoich, typu, że stack ma właśnie 64 staki i najniższy blok to jest właśnie -64. Bo mogło być to losowo, nie wiem, mógł to być -70 albo -100. -100 też by pasowało, a jednak jest to -64 i jest to takie fajne, że jest tutaj jakiś taki, nie, taka zachowana, jakby to powiedzieć, no nie wiem, numerologia, tak można nazwać, że po prostu mamy takie stałe cyfry, po prostu, wiecie o co chodzi. Dobra, jak widzę, mamy też tutaj dalej te takie ametysty. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że w wersji 1.19 na przykład, bo raczej w wersji 1.18 nie, ale mam nadzieję, że w wersji 1.19 sprawią, żeby ten ametyst był jakkolwiek użyteczny, bo póki co to on tak naprawdę nie ma żadnego zastosowania poza dekoracyjną rzeczą i fajnie można by było wykorzystać te kryształy do tego, żeby zrobić nowy miecz, czyli właśnie miecz ametystowy. I to by, uważam, było coś mega fajnego, coś co uważam, że fajnie by wprowadziło coś nowego tak naprawdę do tego. Bo jak widzicie, kryształ dobrze wygląda, mamy tych kryształów w ogóle kilka chyba rodzajów, z tego co pamiętam. W sensie kilka rozmiarów, tylko nie wiem gdzie one były. Dobra, tutaj są, mamy small amethyst, medium, large i amethyst po prostu. Fajnie, fajnie gdyby się z tego po prostu ostatecznego dało, prawda, zrobić tutaj taki fajny myk, że bierzemy sobie tako, tutaj to, bierzemy sobie crafting, stawiamy i teraz patrzcie, dziwko totalne, robimy miecz nagle z ametystu, nie? Jakby tak się robiło miecz, byłoby mega fajnie, więc jeżeli ogląda to ktoś z Mojangu, zróbcie to. Zróbcie to, bo uważam, że fajny byłby nowy miecz. Fajny byłby miecz, który po prostu można by było lepiej wykorzystać, który mógłby być... Kurczę, ciężko zrobić lepszy miecz od tego netherite'owego, bo zdobycie netherite'u już jest na tyle trudne, że wydaje mi się, że zrobienie mocniejszego miecza będzie po prostu niemożliwe. I ja bym na przykład osobiście wolał, żeby ten netherite'owy miecz został wzmocniony, a żeby pomiędzy diamentowym a netherite'owym mieczem pojawił się właśnie ten ametystowy. Było to by fajne, by to było, albo pomiędzy żelaznym a diamentowym. W ogóle tutaj to są poukładane te miecze, właśnie one są poukładane. Tak, mocą są poukładane, okej, czyli po prostu... To jest w ogóle dziwne, że tu jest różnica jednego punktu, normalnie jest... Aha, tu też jest różnica jednego punktu, tu jest tylko dwóch. Tutaj... Nie, czekaj, czy w tym momencie kamienny miecz zadaje naprawdę jeden atak damage więcej niż złoty? Czy naprawdę złoty miecz jest tak bardzo beznadziejny, że on się raz, że szybko niszczy, ma taką samą prędkość ataku i jeszcze... Dobra, ja byłem święcie przekonany, że miecz złoty jest jednak silniejszy, a tu się okazuje, że jednak nie, więc ogólnie XD. No ale dobra, zobaczmy co się tu jeszcze zmieniło, ponieważ... Kopalnie to wiadomo, że się zmieniły i bardzo fajnie. Ja bym chciał zobaczyć, jak wygląda generowanie terenu z zewnątrz. Ponieważ kopalnie, to jak kopalnie, one się w sumie... O kurde, ale tu jest kopalnia wielka. Chociaż chyba jeszcze nie aż taka wielka, jakby mogła być. Wydaje mi się, że mogą być większe jeszcze. Ale to jest naprawdę... No wyobraźcie sobie, że w takim miejscu budujecie swoją bazę podziemną. Przecież to by było coś pięknego, przysięgam. No, jeżeli wyjdzie ta nowa... Jak wyjdzie ta nowa wersja, a z tego co wiem, słyszałem gdzieś tam, nie wiem, czy to jest potwierdzone, że ma wyjść gdzieś w grudniu. No to, to jak wyjdzie, to naprawdę będzie trzeba to ograć na jakichś live'ach czy coś, więc jakbyście chcieli live'iksa z tych... Tu w ogóle, jak to pięknie wygląda. Dobra, no wersja 1.18 przez te kopalnie i to nowe generowanie terenu uważam, że będzie najlepszą wersją na świecie. Wow! O, to jest tak zamrożony ten, chyba tak się jeszcze nie spotkałem z tym, żeby aż tak bardzo zamrożone było jezioro. I to jest w ogóle, czy tam, to już bardziej morze, bo to tam pewnie gdzieś dalej pójdzie. Ale patrzcie, tu jest zamrożona cała rzeka. Ej, dobra, to jest mega fajne. Bo normalnie w Minecrafcie to było tak zrobione na pół gwizdka, że trochę zamrożone, trochę nie. A tutaj jednak teraz jest to, że jest całkowite zamrożenie tego i to fajnie się tutaj komponuje. To mega w ogóle, to super wygląda, więc tu... Plusik, tu jest mega fajnie, tylko wiecie co, ja chciałem zobaczyć inny teren też, a widzę ciągle tą zimę i trochę mi smutno, bo ja bardziej lato wolę, a zbliżamy się do zimy, jeszcze w Minecrafcie mam zimę, to mi się nie podoba, więc po prostu może zrobię cięcie i widzimy się, jak będzie gdzieś jakaś, prawda, lepszy teren. Jezu, jak to wygląda, zamrożone całe to jest, ja nie mogę, czy naprawdę to tak będzie wyglądało, że to bez końca będzie zamrożone? Dobra, to jest, nie, to jest niesamowite. Dobra widzowie, jesteśmy na nowym terenie. Jak widzicie, trafił nam się tutaj, prawda, ten, jak to się nazywa? To się nazywa...
nie pamiętam, jak się nazywał ten teren, ale taki, no, pustynny inaczej. W sensie pustynny, ale w innym kolorze. Mamy, to jest chyba najpiękniejszy. Jaki to jest teren? Jaki tu jest teren? Ej, przepraszam bardzo, czekajcie, to wiem, że to widać na F3. Jaki tu jest teren? Co to jest za... Tego jeszcze nie było. Biom Minecraft Jungle Edge, kurczę, nie wiem, jak się to czyta. Ale to wygląda naprawdę świetnie, bo to nie jest zwykła dżungla, taka, że macie po prostu drzewo koło drzewa, tylko to wygląda... Nie, to jest świetne. To, co tu jest zrobione w tym momencie, ten teren jest chyba najpiękniejszym terenem na świecie, ponieważ ja uważam, że dżungla wygląda świetnie. Ogólnie kolor trawy w dżungli mi się mega podoba i uważam, że jest w ogóle najfajniejszy, taki fajny, pełny, nasycony zielony. Na przykład totalnie uważam, że jest lepszy od tego, który jest taki bardziej szary, a nie mówiąc już o tej trawie, która jest na przykład na pustyniach, jak się tam postawi, to jest tragedia totalna. Jest taki żółty strasznie, a ten mi się mega podoba i właśnie głównym minusem dżungli, w którym było jedynie wtedy, tam w takim miejscu było taka trawa, było to, że było za dużo drzew. Za dużo drzew. A teraz w tym momencie mamy taką niepełną dżunglę, że mamy ten kolor trawy, mamy dżunglowe drzewa, a jednak jest to o wiele rzadziej zrobione, nie jest tak gęsto, jakby się wydawało, więc mega, mega pokczam i naprawdę super to wygląda. I tu w ogóle ten teren, co teraz na nim jestem, to jest tak świetny. O, tu na przykład trawa wygląda paskudnie, to jest największy syf, naprawdę. Wow! Wow! Co jest? Co to jest za teren? Co jest grane? Przecież to wygląda tak świetnie! To jest najpiękniejszy teren w Minecraft, jaki w życiu znalazłem, przysięgam! Jasny gwint, dżungla obok! Nie, to jest piękne, ja na tym świecie, ja sida. Dobra, mamy też wioskę, ogarnijmy, co się w wiosce zmieniło, aczkolwiek z tego, co widzę z góry, to w sumie nic się nie zmieniło. Wioska jak wioska, dalej jest taka sama. Szkoda, bo fajne są czasami jakieś zmiany, na przykład ten domek jest jednym z nowszych domków, wiem, że tam wyszedł w wersji chyba 1.16, coś takiego. To wiem, że takie domki pojawiły się w tych właśnie wersjach, chociaż wydaje mi się, że w 1.15 też już były. Może wiesz, że w 1.15 też już były, już nie pamiętam, ale wiem, że są tutaj jakieś minimalne zmiany, które wprowadza Mojang do tych wiosek. Fajnie, jakby to bardziej się rozwinęło, żeby było lepiej, żeby na przykład te ścieżki no nie były takie dziurawe, tylko żeby one na przykład były pełniejsze, bo ma to swój klimat, ale na przykład to tutaj, ten moment, no tragiczny totalnie. Fajnie, jakby wioska bardziej dostosowywała się do terenu i była na przykład tak bardziej przemyślana, a nie to, że to tak jest rozwalone, że w sumie zamieszkać w tej wiosce jak chcesz, to musisz sobie najpierw ją uporządkować, bo wygląda tragicznie. Dobra, ale zanim cokolwiek jeszcze z tą wioską, bo znaczy z wioską to wyczerpałem temat w sumie, ale chciałem zobaczyć, czy coś się zmieniło w blokach, bo wiem, że były rzeczy, które były zapowiadane w blokach na wersji 1.17, że będą, a się nie pojawiły. To w ogóle jest świetne, to jest tak piękne. To będzie mega fajny kwiatek, bo jak tu wejdziemy donicę, to z tego, co mi wiadomo, można to włożyć w donicę. To jest w ogóle, to jest świetna dekoracja, przysięgam, to jest najlepsza na świecie dekoracja. Ale dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy innego, co się nowego pojawiło. Moss Block, to jest blok mchu, nie wiem, czy to było, nie kojarzę tego akurat, ale to też fajna dekoracja, można to naprawdę fajnie wykorzystać, więc wydaje mi się, że może to być bardzo często używane, w ogóle, no tu w ogóle jest mnóstwo dekoracji fajnych teraz w tej wersji, które można fajnie wykorzystać, na przykład tak jak właśnie świecąca ramka na przedmiot, chociaż to już chyba było w wersji 1.17, właśnie tu już nie pamiętam, bo wiem, że na snapshotach to było, a ostatecznie nie pamiętam, czy to się pojawiło w ostatecznym tym, ale chyba tak, bo glow squidy się pojawiły, więc dobra, to na pewno też było. To na pewno też było. Świece też są świetną sprawą. Uważam, że można je bardzo fajnie wykorzystać. I to chyba tyle z takich rzeczy, co tu się pojawiły w tej zakładce, bo wydaje mi się, że nic więcej, znaczy to już było w sumie w poprzedniej wersji. Proszę się zamknąć. Proszę mnie nie denerwować. Ja tu gdzieś odlatuję dalej, bo mnie te krowy tutaj ciągle będą buczeć. Dobra, stańmy sobie tutaj w tym miejscu. I teraz tak, ja z tego, co pamiętam, na tej wersji miał się pojawić, pojawić się miał nowy mob, który był w jaskini, ten taki, no wiecie jaki, już wszędzie o tym było głośno i powiem tak, no i tego stwora nie ma. I teraz, dlaczego go nie ma? Ja się pytam, bo tu miał być też taki przekaźnik, jakby taki do taki bezprzewodowy jakby, i to było mega fajne, a teraz okazuje się, że tego nie ma i trochę mi jest smutno, mam nadzieję, że to pojawi się w następnych snapshotach, bo póki co ten snapshot, no w sumie niewiele zmienił, ale przynajmniej mógłbyśmy popatrzeć na to, jak generuje się teren, a z tego, co widzimy, generuje się świetnie. I wydaje mi się, że nie ma co już więcej mówić na temat tej wersji. Myślę, że nie będę robić odcinka na temat każdego nowego snapshota, który wyjdzie, będę sobie sprawdzać te snapshoty i jeżeli wyjdzie jakiś taki, który naprawdę wiele zmienia, który coś dodaje, czego się nie spodziewaliśmy, to oczywiście nagram jeszcze właśnie odcinek z tego, jak to wygląda. A póki co, to myślę, że na tyle w dzisiejszym odcinku. Sprawdziliśmy sobie tą wersję, znaleźliśmy świetnie
świetny teren na wersji 1.18. Generowanie terenu na wersji 1.18 jest moim zdaniem najlepsze na świecie. To będzie super aktualizacja. A ja wam dziękuję bardzo. Przypomnę jeszcze raz, że możecie zadać łapkę w górę i zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. I widzimy się jutro na kolejnym odcinku. Pozdro, cześć, pa, pa.